Gmina Radków to jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie gmin ziemi kłodzkiej. Odkryjecie tu wspaniałe miejsca, sporą liczbę atrakcji przyrodniczych oraz architektonicznych. To gmina turystyczna przyjazna seniorom i rodzicom z dziećmi. Zaznacie tu błogich chwil wytchnienia, z dala od zgiełku miasta, a przy tym nie będziecie się nudzić. Jedną z miejscowości, którą koniecznie powinniście odwiedzić, są Wambierzyce. To jedno z najsławniejszych miejsc kultu chrześcijan już od początku XIII wieku. W upalne dni idealnym miejscem na wypoczynek będzie Zalew Radkowski. To ośrodek rekreacyjny z bogatą bazą noclegową oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego. Mamy tu miłośników górskich wędrówek? Jeśli tak, mamy tu coś dla Was. Szczeliniec Wielki, czyli najwyższy szczyt Gór Stołowych. Na szczycie znajduje się całoroczne schronisko PTTK. Wartymi zobaczenia są również błędne skały czy skalne grzyby, a także Fort Karola. To jednak nie koniec. Czekają tu na Was dobrze oznakowane ścieżki rowerowe z licznymi trasami o różnym stopniu trudności. Ścieżki te przebiegają przez gminne sołectwa, w których widoczna jest rozbudowana infrastruktura sportowa i turystyczna. W gminie Radków mamy również polsko-czeskie trasy rowerowe. Rowerem można bezpiecznie zwiedzać takie miejscowości jak Ścinawka Średnia, Górna, Dolna, Wambierzyce, Tłumaczów czy Suszyna. W miejscowości Radków warto zobaczyć przepiękny rynek z zabytkowymi kamieniczkami. To świetna baza wypadowa dla turystów. Na swojej liście miejsc wartych odwiedzenia koniecznie zapiszcie wieżę widokową w Suszynie, taras widokowy na Górze Guzowatej, a także zamek Kapitanowo, przepełniony bogatą historią, czy zespół pałacowy Sarny. Gmina Radków co roku przyciąga do siebie sporą rzeszę miłośników sportu. Zatem jeśli szukacie miejsc na idealny urlop, trafiliście doskonale. Gmina Radków zaprasza Was w swoje progi.